Bardzo serdecznie pragnę Państwa wszystkich powitać. Na początku chciałbym podziękować Ekscelencji księdzu biskupowi za to, że od wielu lat zawsze z nami uczestniczy w naszej Wigilii Miejskiej, to przede wszystkim wzbogacając ją duchowo. Za to, księże biskupie, jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bardzo dziękuję. Zgromadziliśmy się tutaj przede wszystkim, żeby złożyć sobie życzenia i za chwilę będziemy dzielić się opłatkiem. Ale drodzy Państwo, jeśli Państwo pozwolą, to przede wszystkim chciałbym podziękować za ten rok, bo ten rok już zbliża się ku końcowi. 2017 rok był rokiem dla nas wszystkich wielkich wyzwań. Dlatego też serdecznie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Włocławka za wsparcie. Często też słowa krytyki, bo zawsze staram się je przyjmować jako taki dodatkowy argument do ciężkiej i wytężonej pracy. A w związku z tym, że to jest taki czas szczególny, kiedy spotykamy się w czasie przedświątecznym, za dwa dni będziemy celebrować nasze rodzinne wigilie, będziemy dzielić się opłatkiem. Chciałbym też serdecznie Państwu życzyć przede wszystkim zdrowych, ciepłych, radosnych i rodzinnych przede wszystkim świąt, bo te święta rodzinne wpisują się w naszą tradycję chrześcijańską i tradycję polską. Mi bardzo zależy, żeby to był taki czas jedności, żebyśmy może nie mówili jednym językiem, bo to też nie o to chodzi, ale żebyśmy odczuwali tę podniosłą atmosferę, żeby we Włocławku było widać, że to jest taki czas szczególny, że przygotowujemy się do tego jednego z najważniejszych momentów w roku. Dlatego, drodzy Państwo, serdecznie Państwu życzę zdrowych i radosnych świąt, szczęśliwego nowego roku. Przede wszystkim dostrzegajmy drugiego człowieka, szanujmy drugiego człowieka, rozmawiajmy z ludźmi, uśmiechajmy się, bo to są takie instrumenty, być może niewiele nas kosztujące, ale rzeczywiście pozwalają one przełamywać bariery i pozwalają na to, żeby żyło nam się po prostu łatwiej. Jeśli Państwo pozwolą, to też poproszę Ekscelencji księdza biskupa o kilka słów i o błogosławieństwo, zanim przejdziemy i będziemy dzielić się opłatkiem. Panie Prezydencie, Szanowna Rado, drodzy mieszkańcy Włocławka, ja się cieszę do wszystkich tych dobrych słów, które Pan Prezydent skierował pod adresem nas obecnych tutaj, bo te święta bardzo mają nas dźwigać w górę i przypominać, że zasadniczy cel ludzkiego życia to jest właśnie wierność ideałom, wierność wartościom. One muszą wyznaczać całe nasze postępowanie, zachowanie i relacje z ludźmi. Bardzo dziękuję zatem za dobre życzenia. W pełni je popieram, odwzajemniam wszystkim, życząc błogosławionych, dobrych, szczęśliwych świąt narodzenia Pana naszego. Będziemy za chwilkę sobie też przekazywać życzenia, ale ja jeszcze poproszę, harcerze mają też nam coś do przekazania. Chcieliśmy przekazać na ręce Pana Prezydenta Betlejemskie Światło Pokoju, które zostało w poniedziałek odebrane. Zbyt goszczy, Ola. Bardzo dziękuję. Ja chciałam powiedzieć kilka słów na ten temat, ponieważ może nie każdy do końca wie tak naprawdę, co to jest nasze Światło Pokoju. Już po raz 27 zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju. Znak braterstwa, jedności i pokoju. Nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: w Tobie jest światło. Sztafeta światła okazuje magię tego szczególnego, której idzie od samego Jezusa. Zmotywowani słowami papieża Franciszka: idź i głoś,
podejmujemy wyzwanie zaniesienia betlejemskiego światła do wszystkich, którzy pragną przeżyć Boże Narodzeniową radość. Musimy pamiętać, że nie dokonujemy tego wyłącznie przez wielkie czyny, ale przede wszystkim przez codzienną pomoc, pragnienie pomagania i pogodę ducha. Każda ceremonia przekazania betlejemskiego światła pokoju jest nie tylko miejscem spotkania, ale i posłania, czyli wezwaniem do dawania chrześcijańskiego świadectwa w codziennym życiu. My jako harcerze pragniemy zauważyć, że właśnie nadchodzący rok przynosi dla naszych organizacji i naszej społeczności światło. Niespełna parę dni temu została ustanowiona przez Senat uchwała mówiąca, że rok 2018 jest rokiem harcerstwa. Jest to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie. Wyróżnienie jest tym bardziej istotne, że to właśnie w nadchodzącym roku Związek Harcerstwa Polskiego będzie obchodził stulecie powstania. Mamy ogromną nadzieję na wspaniałą współpracę z władzami. Na koniec my jako Hufiec ZHP Włocławek chcemy złożyć władze miasta wszystkim zebranym oraz każdemu mieszkańcowi Włocławka najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas w pełni i pamiętajmy, w Tobie jest światło. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Panie nasz Boże, Stworzycielu świata, dziękujemy Ci za chleb, owoc ziemi i ludzkiej pracy. Twój Syn błogosławił chleb i nasycił nim głodnych. W przeddzień swej męki sam siebie dał nam na pokarm pod postacią chleba. W Jego imieniu prosimy Cię, pobłogosław te opłatki i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi pomagać sobie wzajemnie i dzielić się wszystkim po braterstwie. Pozwól też, abyśmy wspólnie z ludźmi sławili ojcowską Twoją dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Święty Janie Pawle II.